Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam serdecznie. Dowiedzieliśmy się, że wczoraj w oknie życia został pozostawiony tutaj noworodek. Czy mógłby pan coś powiedzieć nam na ten temat? To znaczy może króciutko i ogólnie, bo tego wymaga formuła tego okna życia. Wczoraj o godzinie, między godziną 20.30 a 21.30 pozostawiono noworodka płci męskiej. Czyli zajęta, no to chyba coś w tym jest. Że dziecko pojawiło się w oknie życia od naszych wychowawców. No, po czym udałem się tutaj do placówki. Rzeczywiście maleństwo było położone tutaj w naszym oknie. Zawiadomiłem sąd, który tymczasowo ustanawia opiekuna prawnego i zawieźliśmy dziecko na pogotowie w celu przebadania. Dziecko jest zdrowe, ma się dobrze. Dobrze się odżywia, ładnie je, dobrze śpi. Wszyscy się nim tutaj pięknie opiekują i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się wszcząć procedury adopcyjne poprzez ośrodek adopcyjny. No i mam nadzieję, że w szybkim czasie, podobnie jak w Ełku, maleństwo znajdzie nową rodzinę. Chyba nikt się nie spodziewał, że w tak krótkim czasie od otwarcia tego okna życia pojawi się tu pierwsze dziecko i to okno spełni swoją funkcję. No, nikt z nas się nie spodziewał, ale z takim też założeniem uruchamiałem to okno życia, że potrzeby w dzisiejszym świecie są takie, a nie inne. Na rozpoczęciu, na inauguracji tego okna życia mówiłem, że lepiej, żeby tu pozostawić dziecko bezpieczne, niż je, no nie wiem, wyrzucić, czy powiedzmy tak, jak to miało miejsce w Młynarach, spalić. Bardzo podziwiam tę kobietę, która zdecydowała się na ten krok. To na pewno jest bardzo trudna decyzja dla niej. Tutaj wszyscy polecamy ją modlitwie. No i staramy się tutaj zapewnić dziecku jak najlepszą opiekę. Panie Marku, proszę nam wyjaśnić całą procedurę. Jak to się dzieje, kiedy dziecko trafia właśnie tutaj do tego okna życia i zamykają się te drzwi? Wygląda to w ten sposób. Jest to procedura całkowicie anonimowa. Okno życia jest poza okiem jakichkolwiek kamer. Jedynym czujnikiem, który wskazuje nam na obecność dziecka, jest czujnik ruchu. Jest on uruchamiany po otwarciu okna z pewną zwłoką czasową, tak żeby mama, która zostawi tutaj swoje dziecko, mogła spokojnie odejść. Alarm uruchamia się w głównym budynku Domu Świętej Faustyny i wtedy dyżurny wychowawca schodzi po dziecko, a więc jest to jakiś tam odstęp czasowy. A więc bezpieczeństwo, jeśli chodzi o anonimowość, jest tutaj gwarantowane. Poza tym w tym trybie sąd rodzinny natychmiastowo wyznacza opiekuna prawnego, a więc tutaj no, mama takiego dziecka może czuć się bezpieczna, że nikt nie będzie prowadził dochodzenia czy sprawy przeciwko niej. Bo przypuszczam, że o to głównie, no, tego głównie ludzie się obawiają. Czy mieszkańcy Giżycka, którzy chcą zaadoptować dziecko, mogą się w jakiś sposób starać o adopcję tego dziecka? Tak, mogą poprzez ośrodek adopcyjny przy Powiatowym Centrum Rodziny, bądź przez Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Ełku. No niemniej jednak myślę, że dla dobra dziecka byłoby idealnie, gdyby znalazła się rodzina spoza Giżycka. Wiadomo, że ludzie są żądni sensacji, toczą różnego rodzaju dyskusje i plotki, porównania, podobieństwa. W związku z tym no, będziemy się starali, żeby dziecko no, uniknęło w przyszłości jakichkolwiek dochodzeń, porównań i plotek, żeby to dziecko po prostu wzięło rodzinę spoza Giżycka. Jest to już 29 noworodek uratowany w oknach życia, czyli te okna spełniają swoje funkcje, są potrzebne i potrzeba ich więcej w innych miastach? No, dyskusje na ten temat są różne. Wygląda to w ten sposób, że większość osób twierdzi, że one miałyby szansę, czy spełniały swoje zadania w dużych aglomeracjach. Ja jestem przeciwnego zdania. Wydaje mi się, że niewielkie miasta i miejscowości zagrożone dużym bezrobociem, czy wieloma patologiami społecznymi, no wydaje się, że w tych miastach jest to dużo bardziej potrzebne. Dziękuję bardzo. Uprzejmie.